To są moje złośnice z Warszawskiego. Do nich nie mam ochoty zaglądać, bo mają po prostu stare ramki, które niepotrzebnie włożyłem, które jak widać pokitowały między sobą. Bo niby skąd miał wiedzieć, że należy budować prosto pod snozem. Na dodatek mam tylko jedną snozę. Nie będę do nich zaglądał, karmił. Na zimę nic. Co miały, to na to muszą przeżyć. A na wiosnę po prostu kolejne snozy będę im dodawał za tą, aż i przesuwał do tyłu. Wszędzie są osy, o proszę. Wszędzie są osy, które należy, o, tak z nimi robić. Zobaczymy zatwór, zobaczymy co jest pod otworem. Nie wiem, czy złagodniały, czy nie. Ostatnio mnie przy ostatnim przeglądzie darowały rządu, nie rządziła teraz. Trudno powiedzieć, co będzie. To jest przykład, jak należy przekładać ze starego urna na snozowy. Nie żałowia czerwiu, tylko przenieś jedną, dwie ramki, żeby był czerw, żeby w nowym ulu siedziały, się trzymały, a resztę po prostu, niestety, zwyczajnie trzeba przełożyć. Inaczej to się będzie działo, to co tutaj. Widać, latają naokoło. Rodzina to inne zwyczaje. Tu my mamy miód. Ostatni miód, ile tu jest nas? Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Nie widać, połączyły krzywo. Zobaczmy, co jest na snozie. Trudno, otworzę tą snozę. Spróbuję wyjąć. Widać, jest to niestety zajęcie ciężkie, ale nie to jest niemożliwe. Dobrze, zobaczymy co jest na tej snozie. Mi się da raczej wyjąć. Spróbujemy. O, dobra, ona do góry pójdzie. Zobaczymy co tu mamy. Co my tu mamy. Dziko, malutka, tyle tylko dziko, pierzga. Nic więcej. Nic więcej. Na tym widać, że ten miód tam jest. Jeszcze mogę wyjąć jedną ramkę. No. Ta ramka nie jest nim zlepiona.
wszędzie osy latają. Zobaczymy, co jest na tej ramce. Gdyby był czerwcem, było fajnie. Ale tu jest pierzga i miód. Pierzga i miód. Ciekawe, czy jest czerw gdzieś. No, tu niestety nie wyjmę, bo już jest czerw. Może jest gdzieś czerw, na pewno. Powinien być, przynajmniej ostatnio, gdy wyglądałem, tu był ten czerw. Czerw ostatnio był. W tym razie, gdyby one siedziały w warszawskim zwykłym, to już bym musiał zakładać rękawiczki do przyglądu. Już bym musiał zakładać rękawiczki, już by mi nie darowały wyjęcia trzech ramek. O, zobaczmy, co tu mamy. Tu jest pierzga. Pierzga, miodzik. Ten plaster był bez węzy. Czerwi tutaj nie widać. Miodziku też nie jest za dużo, przynajmniej na tych plastrach. Ten też mogę wyjąć. Pokażcie się tutaj, co wy tu macie. Chciałbym zobaczyć czerw. Dziewczyny, pokażcie czerw. Może nie ich nie dokarmiałem. Pierzga, 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 miód. Jajeczek nie ma, czerwi nie ma. Matki nie widać. O, tu jest czerw. Tu jest czerw. Widać, że to jest całkiem lekko inaczej. Odsunę światło, świeci. Tu jest czerw. Ciekawe, czy mogę tu wyjąć. To chyba też mogę jeszcze wyjąć. No, się zaraz okaże, że wszystkie mogę wyjąć. I moja gadka o niewyjmowaniu, bo po lepieniu. O, to faktycznie mogę wyjąć. No, kurczę. Chyba miały trochę polepione. Zaraz wezmę. Mam nadzieję, że przez tą zabawę nie spowoduje rabunków. Już obok są złe rodziny z ula. Złe rodziny czarnej pszczoły. Które tylko czekają, żeby rabować, gryźć, rządzić i tak dalej. No jest czerw. Jest czerw. Widać, jest czerw, jest pierzga. Co my tu jeszcze mamy? Jest czerw, jest pierzga. Czerw, jak widać, się wygryza. Czerw się wygryza. No to jest dobrze. Opa. Czekajcie, dziewczyny. No się robi już zamieszanie małe. Miodu mają, tak jakby miały, nie za dużo, ale jest. Ciekawe, czy to mogę też wyjąć. Kurczę, ale będę. O, też, a tam już kawałek się oderwało, ale dobra, kawałek to na całość, ach, dobra. No i jest czerw, jest pierzga,
Tu się gdzie nie wygryzę. No, no to jest elegancka. Dobra, kończymy. Miodu nie mają za dużo. Cholera. Tutaj trochę więcej na te następne. Dobra, koniec zabawy, bo to zaraz się skończy to żądleniem. Dobrze, tak to wygląda. Tak to jest, tak to wygląda. Nic więcej na to nie poradzę. Nie będą karmione, nie będą nic, po prostu idą tak jak są.